Gigi, zapraszam. I błagam cię, nie chciałbym wylądować na kardiologii. Myślę, że wybieram osobę, przy której czuję się mega swobodnie i nie mogę tutaj mówić, co będzie dalej i nie chcę czuć żadnej presji ani niczego takiego, ale jeżeli mam z kimś do finału, no to to będzie właśnie ta osoba. I nawet dzisiaj nie wiem, co powiedzieć, bo jestem tak roztargniona tym wszystkim, co się tutaj dzieje, ale znowu wiem na pewno, że znowu cię wybieram, Kamil, i no chodź tu. Kamil, rozumiem, że się zgadzasz. Chyba tak. Nie. Dlaczego ja 4 razy mam dobrze mówić o Kamilu, a Kamil tylko o mnie raz? Ja byłam pewna, że będzie proporcja 3:2 czy cokolwiek. I jakby już wymieniałam jego dobre cechy, no ale to też się kiedyś kończy, moi kochani. No chciałam wybrać ciebie jako to ostatnią walentynkę w tym programie. I co, i chyba tyle. Kochani, zapraszam. Dzięki. Kamil, nie przygotowałeś się. Gigi, Kamil, przemowa była niesamowita. Jeszcze jedna taka przemowa i stracę robotę.